To się chyba czyta jako Jaśmin di Giava, te Soli di Oriente. Ładna nalepka. Wszystkie te nalepki są chwytliwe. Tu już jest resztka. Bo mama dużo się psika. Jak on pachnie? Zaraz wam powiem. Na pewno znowu to jest kolejny zapach, który ma bardzo dużo recenzji na Fragrantice. Jest to zapach dla kobiet. Słodki, ciepły, korzenny. Czuć w nim karmel. Nawet nie patrzyłem na skład jeszcze. Karmel zmieszany z czekoladą chyba. No i białe kwiaty standardowo, tak jak w większości damskich zapachów. Teraz sprawdzę nuty. Nuty zapachowe. To mandarynka, pomarańcza, bergamotka, cytryna. Nuty serca to jaśmin, brzoskwinia, marakuja, czerwony, jagody, konwalia. Czuć marakuje. Brzoskwinie też czuć, jak się wczujesz. Jak już ktoś ci powiedział, że są tam jakieś nuty, to faktycznie je czuć. Marakuje naprawdę ładnie pachnie. Nuty bazy to patchouli, czekolada, karmel, wanilia, bursztyn. Tak jak sam powiedziałem zresztą wcześniej, że czuję karmel zmieszany z czekoladą, to miałem rację. Dopiero po chwili zacząłem czuć tą marakuję. I słodką pomarańczę, czy tam mandarynkę. Taki jest skład i naprawdę elegancko pachnie jak za tą cenę. Czy jest to odpowiednik jakiegoś znanego zapachu? Tak, tym razem jest. To jest Angel Maglera dla kobiet. Może faktycznie coś jest na rzeczy? Faktycznie jest. Jak kiedyś przypomniało mi się, studentka przychodziła. Spoko osoba na zajęcia. To miała była tym zapachem psiknięta, ale Maglerem. Ona używała Maglera oryginalnego i faktycznie podchodzi coś pod Maglera. Więc kolejny 19,50 dokładnie. Według mnie spoko wydane. Dzięki za uwagę.